zgodnie z zapowiedzią komentatorzy jest Jan Pietrzak, jest Piotr Semka. Witam panów bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Szanowni państwo, szanowni panowie, dzisiaj pan profesor Zbigniew Frau przed Izbą Niższą polskiego parlamentu mówił o tym, że Niemcy, rząd niemiecki ignorował ostrzeżenia Polski, przez lata, w zasadzie przez dekady, przedkładał relacje z Federacją Rosyjską nad interes i relacje z partnerami, kosztem bezpieczeństwa tych najbliższych partnerów, w końcu partnerów z NATO, partnerów z Unii Europejskiej. I teraz oczekiwanie jest Warszawy, że ta sytuacja się zmieni i że właśnie relacje z sojusznikami, a nie z Federacją Rosyjską, będą priorytetem dla rządu w Berlinie. Piotr Semka, jak patrzy na szansę takiej zmiany, epokowej zmiany, która mogłaby się dokonać w Berlinie? Są na to szanse, czy nie ma tych szans? No, rozumiem, że minister Rau jak gdyby hołduje polityce wyciągania dłoni, wyrażania nadziei na pozytywną zmianę. Tak, mówił dzisiaj, że to jest możliwe. Ja bym chciał pierw zobaczyć wizytę pana kanclerza Scholza w Warszawie. Pan kanclerz jest szefem rządu niemieckiego od, o ile pamiętam, już ponad roku. I takiej oficjalnej, dużej, roboczej wizyty w Warszawie nie było. Jeżeli dochodziło do spotkania premiera Morawieckiego z kanclerzem Scholzem, to było to w trakcie rozmaitych szczytów międzynarodowych. Cały problem jest w ogóle znacznie głębszy. To znaczy, Niemcy są krajem, który formalnie bardzo wysoko stawia kwestie demokracji, praw człowieka, swojego członkostwa w NATO, ale w praktyce to nie przekłada się na działania. Podam przykład. Już od roku mamy do czynienia z sytuacją jasnego, już bardzo bezpośredniego zagrożenia Europy ze strony Rosji. W ciągu tego roku wiele działań, a tak naprawdę większość działań na temat wskrzeszenia zdolności bojowej Bundeswehry jest działaniami pozorowanymi. Bardzo efektowne było to tak zwane Zeitwende, czyli deklaracja pana kanclerza Scholza, że Niemcy jak gdyby zaczynają traktować kwestie obronności bardzo serio. No dobrze, no ale co z tego? Na początku mieliśmy show pod tytułem Niemiecka Bundeswehr szuka sprzętu, który może dać Ukraińcom. Potem ten sprzęt znaleziono, ale prostolinijnie powiedziano, że nie ma do niego amunicji. No, krótko mówiąc... No, później był jeszcze problem z częściami. Później były częściami i potem pani minister okazała się na tyle już indolentna, że już nawet Scholz ją zastąpił kimś innym. No, to wszystko powoduje takie pytanie, czy Niemcom po prostu, Niemcy zaplątują się we własne nogi, czy to jest wyuczona bezradność? Mieliśmy wizytę kanclerza Scholza w Pekinie, która oczywiście nie była aż tak wiernopoddańcza jak ostatnia wizyta prezydenta Francji, no ale ona pokazuje, że Niemcy nie potrafią żyć bez wizji jakiegoś dużego państwa euroazjatyckiego czy azjatyckiego, jak w wypadku Chin, które by spełniał ich model przyszłościowy, czyli niemiecka technologia w zamian za ogromne rynki zbytu i surowce krajów takich jak Rosja czy Chiny. Ja nie mogę się dowiedzieć od niemieckiej klasy politycznej,
czy ona traktuje zagrożenie ze strony Rosji serio, czy tylko udaje, że trzeba przeczekać, troszeczkę wykonać parę gestów. No dobrze, ale Piotrze, to kończąc, bo też chciałam panu Janowi Pietrzakowi oddać głos. Co ci podpowiada intuicja? Bo to jest tak naprawdę kluczowe pytanie. Znaczy, z czym mamy do czynienia? Czy my mamy do czynienia z pewną bezradnością w tej nowej sytuacji, która faktycznie rujnuje wszystko to, co się misternie układało przez dekady i podporządkowywało wiele innych kluczowych spraw związanych z funkcjonowaniem państwa, gigantyczne zasoby finansowe, czy też mamy do czynienia z pewnym teatrem, spektaklem, którego celem jest tylko ochrona PR-owa tego państwa, tak żeby po prostu przeczekać i licząc na to, że ta sytuacja za rok, dwa się wyklaruje na tyle, że będzie możliwa i będzie możliwy jakiś powrót do tego, co było. Jest to połączenie chaosu, bo pamiętajmy, że w Niemczech rządzi koalicja wielopodmiotowa, połączona z tragicznymi efektami zwycięstwa ideologii klimatyzmu w polityce niemieckiej i wynikająca z niej polityka, no tak naprawdę udawania gwałtownego zwrotu w kierunku uczynienia z Niemiec realnego elementu frontu państw, którym sprzeciwiają się agresywnym polityce. Proszę porównać. Zawsze utożsamialiśmy Szwecję i Finlandię z krajami, w których były silne socjaldemokracje. Tamtejsze socjaldemokracje w ciągu roku przeforsowały przyjęcie Europy do NATO i bardzo sprawnie pomagają Ukrainie. Niemiecka socjaldemokracja jest sparaliżowana z jednej strony brakiem zdolności do zerwania z tym modelem opierania się na jednej, czy na smoku, albo na niedźwiedziu, mówiąc tak symbolicznie, a z drugiej strony Unia Europejska, proszę bardzo, szef Rady Europejskiej, pan Michel, poparł to, co wszystko mówił prezydent Francji w Pekinie, więc będziemy mieli bardzo duże naprężenie w Unii Europejskiej wokół tego, że takie kraje jak Polska czy kraje bałtyckie będą uważały sojusz z USA za swoją rację stanu, a takie kraje jak Niemcy i Francja będą starały się jak gdyby pogłębić ocean. Pogłębić ocean, żeby było dalej. Jan Pietrzak, bo pan profesor Rau mówił o relacjach z państwem niemieckim, ale mówił też zupełnie oddzielnie o kwestii reparacji, kwestii nierozliczenia pomiędzy Polską a Niemcami. Mówił o tym, że Niemcy mają dług wobec Polski i Polaków, który wciąż jest nieuregulowany. I mówił również to, co już słyszeliśmy, a co jest zupełną podstawą z jakichś powodów przez całe lata. Nikt o tym nie mówił, że agresor i ten, który dokonuje zbrodni, nie może być jednocześnie jednoosobowym składem sędziowskim stwierdzającym, że wszystko jest już rozliczone, zakończone i tematu nie ma. No a w takiej roli obsadziły siebie Niemcy. No, Niemcy agresor... I Platforma Obywatelska. I to prawda, ale no jednak Niemcy najpierw same siebie w tym obsadziły. Ja już rozumiem, że to był wstrząs wtórny. Pan Jan Pietrzak, no, mając też te swoje doświadczenie życiowe, jak pan na to patrzy? Ja patrzę na to tak, że Niemcy się pogubiły kompletnie. Po klęsce ich dyplomacji z czasów pani Merkel i pana Schrödera, kiedy Putin ich kupił i pracowali dla Rosji, i pracowali wyłącznie z Rosją, to ich jedynie interesowało. Kolejne Gazpromy, kolejne Nord Streamy i tak dalej. Na nic innego się nie oglądali. Unia Europejska nie obchodziła ich w ogóle, tylko tyle, żeby poobsadzać wszystkie stanowiska swoimi ludźmi i żeby przeszkadzali, prawda, innym narodom. Jednym słowem, Niemcy są pogubieni
zasadniczo. Nie wiedzą, jak się mają znajdować w Unii Europejskiej. Ciągle słyszymy te jakieś oświadczenia, że chcą być przywódcami. Żeby być przywódcą, trzeba coś dokonać na miarę, na skalę przywództwa. Niemcy nie potrafią tego przywództwa w ogóle ugryźć. Nie wiedzą, jak się zachować w różnych sytuacjach. Jednym słowem, wydaje mi się, że trzeba czekać, aż się u nich wyjaśni sytuacja polityczna i stanie ktoś mądrzejszy. Nie mają zaplecza intelektualnego, moim zdaniem. Niemcy są po prostu bezradne wobec tego, co się dzieje w Europie i na świecie. I te wszystkie gesty, które wykonują w różnych sprawach, są niemądre. Jak może szef państwa, kanclerz, mówić, że myśmy tę sprawę zamknęli w sprawie reparacji? Zamknąć tę sprawę mogą Polacy. Polacy, bo Polacy byli ofiarami. Polacy nie zamknęli tej sprawy, bo w Polsce stoją pomniki praworządności niemieckiej, czyli spalarnia ludzi w Auschwitz. To w Polsce istnieje i nie mamy zamiaru zapominać. Niech pan kanclerz nie myśli, że Polacy o tym zapomną. I my będziemy decydować, czy tę sprawę zdejmujemy z tapety, czy nie, a nie Niemcy. A Niemcy powinni być bardziej pokorni wobec tego, co narobili, jakich błędów mnóstwo popełnili w sprawach bieżących, czyli relacji z Rosją Putina i tego, co teraz robią. No dobrze, ale my na tą... Takie rzeczy wygadywać, oni są kompletnie niemądrzy w tych czasach, naprawdę. No tak dzień po dniu widać, że robią jakieś głupstwa. Wygadują rzeczy zupełnie nie w skali światowego, czy tam powiedzmy europejskiego silnego państwa. Gubią się zupełnie. Panie, ale ja dopytam, czy pan naprawdę wierzy w to, że tam sytuacja zmierza do jakiejś refleksji głębszej na tym, co się wydarzyło w relacjach polsko-niemieckich i że to nie jest tak, że nie ma takiego systemu moralnego, w którym to kat, przestępca, zbrodniarz dokonuje sądu nad ofiarą, mówiąc, czy jej się należy odszkodowanie i czy w ogóle sprawa jest jeszcze otwarta? To nie jest kwestia mojej wiary. To się musi stać. Bo młyny historii tak się kręcą i to się w pewnym momencie musi stać. Dojdzie do przesilenia jakiegoś. Także nie uciekną przed tym problemem. Nie uciekną, nie ukryją się za Odrą przed Polakami. Dogonimy ich. Jesteśmy silni, jesteśmy coraz silniejsi. Jesteśmy narodem optymistów, którzy widzą swoją szansę w tych czasach, bo dokonujemy w Europie i w świecie rzeczy, które do tej pory nikt by nas nie posądzał, że możemy tak się wysforować w różnych sprawach, prawda? Więc stać nas na to i trzeba im wytłumaczyć, że się nie będziemy godzić na dyktat. Na dyktat pod pretekstem Brukseli, Unii Europejskiej, nie będą nam dyktować, nie będą nas poklepywać po plecach nieustannie, bo to jest nieznośne. Ja tego nie znoszę. Ja widziałem Niemców, jak mordowali moje miasto, mordowali moją rodzinę. Ja nie życzę sobie poklepywania. Mieliśmy być partnerami. Partnerami. Tylko tyle i aż tyle. A nie chcemy żadnego przywództwa niemieckiego. Niemcy mają Polaków słuchać. Jak żyć, jaką prowadzić politykę, bo Polacy mają rację. I Piotr Semka. Piotrze, mamy dosłownie minutę. Proszę powiedz, jak ty patrzysz właśnie na tą sprawę związaną z... Może nie tyle reparacjami, bo jednak te oczekiwania Polski są znacznie szersze. To jest cała sfera odszkodowań i przede wszystkim zwrotów tego mienia, ale również, jak się okazało, po pracach komisji, którą nadzorował, zespołu, którym nadzorował, który pracował przy polskim Sejmie i nadzorował pan minister Arkadiusz Mularczyk, no tam jest po prostu nawet konkretne sumy zgromadzone na kontach, które po prostu zostały cały czas są, istnieją od czasów wojny, od czasów okupacji. Piotrze, minuta. Starego modelu Europy, w którym pływały jak pączak w maśle Berlin i Paryż, już nie ma. I Niemcy nie są w stanie wymyślić czegoś nowego. Z uporem trzymają się starych rozwiązań. No właśnie. A pan Emmanuel Macron wręcz już kapituluje przed duetem chińskim, ale za Chinami przecież stoją Rosja i na odwrót. Mamy do czynienia z kryzysem niemieckiej myśli politycznej europejskiej. Otóż to. Stary model, życie samo pokazało, że to jest model księżycowy. Handlować, nie wydawać pieniążków na obronę, żyć wszystkimi dobrze. Ten świat już nie istnieje. A nowego świata i nowej roli Niemiec
dla tej układanki europejskiej. Na razie politycy niemieccy nie potrafią wymyśleć. Jeszcze jedna taka smutna refleksja. Niestety niemiecka chadecja po odejściu Angeli Merkel jest gruzowiskiem. Friedrich Merz, lider chadecji, na początku sprawia wrażenie kogoś, kto może być kimś, kto punktuje Olafa Scholza i wskazuje jakąś nową drogę. Ostatni pół roku to nic ciekawego nie pokazał. No nie widzę nic ciekawego. Zieloni Niemieccy okazali się absolutnie bezradni. FDP potrafi tylko liczyć pieniądze, a Olaf Scholz prowadzi flirt z Chinami. A dzisiaj jeszcze pan profesor Zbigniew Rau, szef polskiej dyplomacji, mówił wprost, Europa nie potrzebuje przywództwa Niemiec. A my potrzebujemy Niemiec, które zrozumieją, że Europa się zmieniła. Bo my potrzebujemy, to jest dla nas największy partner ekonomiczny. Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy ten partner nie chce zrozumieć, że świat się zmienia. Żegnaj genia, świat się zmienia. Tak. Jak śpiewamy, i tutaj stawiamy kropkę. Jan Pietrzak, Piotr Semka, bardzo serdecznie panom dziękuję. Życzę dobrego wieczoru. Szanowni państwo, również bardzo serdecznie dziękuję za tę część wieczoru w Telewizji Republika, ale oczywiście wieczór w Republice się nie kończy. Proszę z nami pozostać i do zobaczenia.